Jak mam pomysł? Aha. Przy... Tak. I co teraz? Browar Mycielskich został wybudowany w latach 1865-1872 dzięki staraniom Henryka Mycielskiego, który był właścicielem tych ziem. W browarze tym produkowane było piwo wysokiej klasy i swego czasu był jednym z najnowocześniejszych browarów w kraju. W skład jego wchodziły dwa budynki. W czasie wojny browar uległ zniszczeniu ponad 60%, ale w 1945 roku udało się wznowić produkcję. W latach 1946-1970 zwiększono zdolności produkcyjne, jednak w 1976 roku produkcję przejął zakład przy ulicy Szwajcarskiej. Produkcja zakończona w latach 70., a budynki wtedy zaczęły pełnić funkcje mieszkalne i magazynowe. Na naszą wyprawę braliśmy się już po zmroku, a w środku czekało nas kilka niespodzianek i wspaniała atmosfera. Cześć, witajcie. Jesteśmy dzisiaj pod opuszczonym XIX-wiecznym browarem, a ze mną jest dzisiaj Artur z opuszczonego Poznania i Michał. Zapraszamy serdecznie. O, wody. A, to fajnie. Zmamy tutaj drut. No, rzeczywiście. Widać, że niszczę je dość mocno. I numer 80, przychodź zapukamy. Dzień dobry. Nie odpowiada. No, uwaga na dziury w podłodze. Ale tam możemy czasowy wpaść. No. A jak głęboko jest. No. Podobnie znalazł się tam na dole, jakby to większe było. Okna pozabijane. A tu są drzwi. O! Tak. Tak mi się wydaje. Więc nie jest to zbyt fajne miejsce na imprezę. Wiesz, na upór tego da się wyjść, nie? No, da się. A tu mam jaka dziura? Od razu możesz się umyć, nie? Jakby tak skakał. No bo tam jest ochrona, to za bardzo świecimy. Tam sam ochroniarz perfidnie. Tak? Tak. No wiesz, że będziemy uciekać. Taki wier tu wychodzi w ogóle ze ściany. Zobaczcie tutaj. Wiertło? On tak jak wygląda jak wiertło. No wiesz, jak tutaj jakieś kali, że coś stało, no to może to jakoś miksowało, chociaż może to nie było wiertło. Co? Myślę, trochę tą latarkę tak na dół zrobię, bo tu widać nas. Jest strasznie mocno. No, eksplorując nocy to jest wiadomo, nie? O, tu mamy kadzie z kolei. I uwaga, nie stawaj się na tych, bo tu jednej nogi nie ma na tej kadzie. Na tej kadzie nie ma jednej nogi, więc się ugnie pod wami. Jest też to pomieszczenie całe, gdzie przetrzymywano piwo, tak? I są... W kadzi są jeszcze mechanizm został. Dobra, tu jest kolejne wejście. Tam przed chwilą byliśmy. Dotarła do nas Małgosia. Dotarła do nas Małgosia. No. Mówię. Po prostu. Nie miałam gdzie nagrywać. Dobra, tam byliśmy przed chwilą do góry i tam jest to pomieszczenie z kadziami. A tu jakiś wąż biegnie. I to ocieplony, nie? No, niestety. A drzwi? Tak w sumie nie wiadomo. A, nie. Tajne przejście. Ni z gruszki, ni z pietruszki. Dokładnie. A co zamurowane to jest? No? To może były. Tak, bo tam jest przejście, no. Bo byliśmy na piętrze, a tam jest coś jeszcze. Samochód. Tak, dobra, idziemy dalej. Ewentualnie policja. My tam. Ja tam przed chwilą zaświeciłem tak latarką, taka wiązka przyszła, nie? Tak szperacz taki typ. Widać wszystko strasznie. Tu mamy kadzie, pod którym byliśmy przed chwilą.
widać takie stare filary. Kadzie jest jedna taka wielka i inna mniejsza. Wydaje mi się, tutaj kijowo chodzi, nie? Jesteś za duży. Widać rury, dużo wyposażenia zostało. To jest po prostu cud, nie? Tam jest taki wielki zbiornik. Tu i tu kolejne wyjście jest. Tam mamy jakiś syp chyba. Rury prowadzące i szyb. I rękawiczkę. A, bo to jeszcze jest przejście wyżej. A mnie ciekawi ten taki wielki tutaj. Zobaczcie ten wielki zbiornik, jaki on jest w ogóle ocieplony w środku. W kolejnym pomieszczeniu mamy zejście do piwnicy, takie fajne ekrany, tak? Schodki, no. Co tam będzie? Wejdę sobie kawałek wyżej tutaj. O, niestabilna drabinka. Tu chyba już nie będziemy wchodzić, widzieliśmy z góry. Rzut oka. Na kadzie. Idziemy dalej. I tu są kadzie. Jedna kadź. A rzeczywiście, klimatyczne zejście takie. Jak na goście w zamku. Ciekawe, co tam czeka. Pewnie woda. No właśnie nie, na razie nie. Uhu. 28 grudnia. Ale tu jest fajnie. Wow. To jest miedziane, nie? Dobrze cię zachowało w sumie. A to jest, to nie było, to jest winda, nie? To jest taka winda sypowa. I schody do góry. Nie topisz, haha. O, tu widzę, ktoś był, pił sobie. A tu nie chcę wiedzieć, co to jest i czego to jest brudne. A ktoś tu tynk skubał albo spadał, nie? Ewidentnie. No syp, tu widocznie tu żytość musieli trzymać albo coś. Jęczmień, nie wiem, z czego w sumie się robi piwo. Chmiel, o. Naprawdę dużo wyposażenia jest. A rzeczywiście to coś jest, no. Ty, a co to? O kurde. A nie, to są jaja, nie? Ej, zobaczcie to, chłopaki. Co to jest? Może na wodzie jeszcze. Wiecie, na pewno to ma być wystawione. Tu w kapie widzę z tego dość intensywnie. To nie wygląda na miejsce, które było często odwiedzane, nie? Jednak mamy kulturalnie, uczciwie na nic. Bardzo ładnie. To oni serio to odbudowują chyba. W jednym z pomieszczeń to jest nowe, nie? No tak, to jest nowe. To jest od 2 lat. Porównanie do browaru całego jest nowe. No w sumie cały browar 150 lat, nie? Hu. To mamy tą rurę ocieplaną, już bardziej rozwaloną. I kupę żelastwa. A tu są... Woda mineralna. Ej, tu jeszcze woda w ogóle płynie, ej. Ale wielkie zbiorniki, ja. Ale chyba więcej tego tutaj. Ej, to jest źródło wody po prostu, nie? No.
Tu woda bije. To jest krapla. Nie, to wybija tak, tak. Nie, czekaj, no, z rury płynie, no rzeczywiście. Co? Z rury płynie. Ale wygląda na czystą wodę. Wow. Wow. No nieźle. Jadłem po nas. Ty. Aha. Przy... Tak. I co teraz? Dobra, to jednak nie była policja, to była straż pożarna. Trochę nam zajęło dojście do tego, ale idziemy dalej. Trzeba przyspieszyć tempo trochę. Emocje jak na grzybach. Tak, emocje jak na grzybach. Dobra, to jest pustę pomieszczenie, tak jak idziemy do góry. Aha. I to już to będzie to wszystko, czy coś jeszcze tu jest? Ostatnie zajęcie pasuje do reprezentanta. Znaczy da się wyjść, ale byś musiał się gimnastykować. To nie. Nie wchodźcie, żeby tu zbaszona ta. Właśnie. Nie widzę policji. Aż się ściemniło bardzo. Co my tu mamy? Dobra. Ja sobie zajrzę, dobra? Dobra, fuj. Zbiornik. I to jest ostatni już, tak? No tak, tak, no. Rura. Ale jeszcze chyba wyżej jest, nie? Piętro. No tak jakby było. No, ale wątpię, nie? Ale tam schody jeszcze były. Lubię. Nie, to straż jest, bo był duży wóz, nie? Najwyżej. No cóż, no, nic złego nie robimy, nie? Ale tu taki pachnie drewnem, nie? Nie. A co my tu mamy? Lubelska. Nikogo nie widać. Poszyła alarm. Widać, że kiedyś były metalowe bramki, ale usunięto je. Hu, hu, hu. Wow. Ha, jedno graffiti, wow. Znowu nie topesz. Wow, a to w ogóle te metalowe konstrukcje. To jest tak, to jest nietoperz. Ja trochę się go boję, nie? Chodźmy tam. Ale tu tego jest, ja nie mogę. Czy to jest zabytkowe wiadro? No, ma trochę lat, jak widać. Jak chcecie się uprawić, to masz fajne widzę, że to jest nas pożarne. O, właśnie jakieś mi też mówi ten No tak, to jest straż pożarna. Ej, po pierwsze tak, ej, tu jest straż, tam jest straż pożarna i ona zatrudniona potem takim budowlanym od nas.
No, jakbyś się też wybrać z tą graminą... Tam pójdź, tam sobie. Uważaj, za tobą był. No to wiesz. A ty ten pojedynczy budowania. Tu zaczyna się część mieszkalna, czyżby? Czy nie, czyżby, bo to jest tu pewnie był wychodek. Chyba tak, to jak w tym muszę przygotować. No, trochę tak. A pomieszczenia trochę małe były. Tu pewnie była kuchnia. O, proszę, kable zostały, to też jest bardzo rzadkie. Instalacja elektryczna jest. 19-wieczne zapyty. No to jest MDK taki klimacik. W sumie za wąski kwiatelek na MDK. No ale tak podobnie. Znaczy w sumie... Nie. Tu jest jak z MDK. To jest... Nie, to jest za nisko. Za nisko. Trochę jak szpital w centrum Poznania. Tu jest. Tam jest nawet. Co tu jest? To jest spłuczka od toalety. A tu mamy zabytkowy alkohol i proszę bardzo, opakowanie po starożytnym żelazku. Do góry tam, nie tam. Ale jak się wejdę tymi skutkami, to się dojdzie do tej takiej jakby... No i to mi się podoba, nie? Rekomenduję pana graficierza. O, proszę bardzo, włączniczek też został. A to by było fajne zdjęcie. O. Znowu łazie, a tu bardziej przestronna. Tutaj też bardzo fajny mural, jakby to nazwać. Praca. No tutaj widać jakieś pomieszczone żarówki. A z tych żarówek z oczyma, które z nim wychodzą. I w zeszłym roku było robione. Składy pełne. Chyba są zamknięte, tutaj widać jest kłódka. Tutaj za bardzo do jeszcze. No to jest straż teraz na pewno. Straż, bo za ciężko jest. Co tu się stało? Może jakiś pożar jest tutaj? No, tutaj się zaczął palić. Ej, bo ja na dwójeczkę chciałem. To ja mam chusteczki. Ej, to w stanie. A to? Ty, ja taką tapetę moja babcia miała w domu. O nie, ktoś załatwił są potrzeby już tutaj. Ale tu jest, ja pierdzielę tej. Ale w ogóle to pomieszczenie samo w sobie jakie jest. Tak jak było odnowione troszeczkę. No. No bo to jest odnowione. A kto by odnowił w tym miejscu pomieszczenie? Tylko jeden. W sumie może zaczęli od tego, nie? My dostaliśmy się do góry, na taki zbiornik, który się strasznie ugina pod nogami. No i właśnie jak pójdziesz tam dalej, to będziesz miał tam górę z bliska. Znaczy tą śrubę. Śrubę widzieliśmy. Wiatło, nie wiem jak to nazwać. Rury. To chyba robi największy klimat tutaj. A teraz tak rzuciłem okiem i znalazłem taką wielką turbinę, jakby, nie wiem, i kominę. Aha, myślałem, że to ma amunicję, tak chyba się nazywa. Nie, wow. Nie, to jest pod Bydgoszczą, ale tam też nie wiem, też fajnie to wygląda podobnie. No właśnie, dawaj fotę. Co, jakieś ciśnienie wiesz? Termometr. Ja jeszcze lepiej. Fabryka, we Wrocławiu. Włocławiu. Włocławku. No, dobrze. Teraz bliżej maturę. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Subskrybujcie kanał. I wpadnijcie na opuszczony Poznań. Dokładnie. Do zobaczenia wkrótce.